Jestem trans i mam gdzieś, co myślą inni. Nie określa mnie mój wygląd, ale to, co robię. A robię naprawdę świetne rzeczy. Od dziecka poluję z łukiem. Przez 12 lat służyłam w lotnictwie i 12 razy wyjeżdżałam w dzicz. Spędzałam tam tydzień, mając tylko nóż, więc chyba jestem przygotowana. Urodziłam się mężczyzną, ale psychicznie zawsze czułam się kobietą. Zmiana płci była trudna, ale było warto. Wiem, że ktoś, z kim się spotykam, zobaczy ciało, jakiego nigdy nie widział. To może być dla niego wielkie przeżycie. Mam na imię Sean, jestem farmerem i zawodowym myśliwym. Spędzam sporo czasu w terenie, na ogół z bratem. W buszu czuję się doskonale. Jestem trochę konserwatywny i raczej nie latam na golasa przy innych. Trochę się denerwuję przed spotkaniem nago kogoś całkiem obcego. No to idę. Ale ten ktoś też będzie nagi, więc będziemy w podobnej sytuacji. Proces mojej transseksualnej przemiany nie jest jeszcze zakończony. Mam piersi, ale wciąż mam męskie genitalia. W drogę. Jeśli chodzi o mojego partnera, to albo wszystko zaakceptuje, albo się oburzy i będzie naprawdę kiepsko. Cześć. Mam na imię Tara. A ja Sean. Jak leci? Super. Jakieś pytania? Nie w tej chwili. Jak widzisz, nie jestem taka jak inne panienki w tym programie. Co ty na to? Jestem trochę zaskoczony. Każdy jest inny i wyjątkowy. Nie mam uprzedzeń i chyba damy radę.